Marta Linkiewicz, która na ostatniej gali przegrała swój rewanżowy pojedynek z Lil Masti, tracąc tym samym pas Federacji Fame MMA oraz zaprzepaszczając tytuł polskiej królowej Freak Fightów, pierwszy raz zabrała głos po kontrowersyjnym werdykcie. Marta w wywiadzie dla MMA bądź na bieżąco oceniła, że nie czuje się przegraną tej walki oraz podobnie odbierana jest w oczach widzów. Na pewno wygrałam w oczach internautów. Ja też nie czuję się przegrana po tym pojedynku. Zawodniczka Fejmu nie zgodziła się ze słowami Anieli z wywiadów po walce, twierdząc, że Lil Masti jej nie zdominowała oraz podkreślając, że walka była bardzo wyrównana. Marta zanegowała również słowa Lil Masti odnośnie tego, że była ona spokojna o werdykt, gdyż jej płacz przed ogłoszeniem zwyciężczyni miał świadczyć o braku pewności. Właśnie a propos tej dominacji, tego, że była spokojna o werdykt, i uważam, że jest to bzdura. Uważam, że jest to bzdura, bo sama nie była pewna swojej wygranej, popłakała się, bo nie była pewna swojej wygranej, ale w momencie, w którym usłyszała werdykt, od razu zmiana o 180 stopni. Linkiewicz przyznała, że ze względu na wysoki poziom sportowy aktualnie nie widzi dla siebie potencjalnej przeciwniczki, szczególnie w świecie freak fightów, i jedyny pojedynek, jaki ją na ten moment interesuje, to trylogia z Lil Masti. Zawodniczka Fejmu oznajmiła, że jest w stanie poczekać na Lil Masti nawet rok. Jedyna taka walka, którą jestem zainteresowana, to jest walka numer 3 z Anielą. Rok. Mogę poczekać, ale tak maksymalnie. Ja się potrenuję. A nie chciałabyś jakieś walki jeszcze przed tym, załóżmy? Gdyby wpadła jakaś ciekawa propozycja, to czemu nie? Dwa dni temu odbyła się emisja drugiego już odcinka Sprawy dla reportera z Jackiem Murańskim w roli głównej. W dużym skrócie, w poprzednim programie poznaliśmy wersję starego Murana, który rzekomo stał się ofiarą układu policyjno-prokuratorskiego i niewinnie trafił za kratki na 3 lata. Jego ponoć niesłuszny wyrok dotyczył pobicia wraz z kolegami dwóch biznesmenów, przy czym jeden z nich przez 5 lat nielegalnie zajmował jego nieruchomość, nabytą podczas licytacji komorniczej, i mimo procesów sądowych Murański nie mógł się go pozbyć. Według relacji starego Murana podczas całego procesu miało dochodzić do różnego rodzaju nadużyć oraz przekrętów. Między innymi zawodnik Fejmu był rzekomo nielegalnie przetrzymywany przez okres 9 miesięcy w celi izolacyjnej, a jego żonie była składana propozycja korupcyjna. Rzecz jasna, Murański pojawił się w programie, aby udowodnić swoją niewinność oraz dopiąć prawdy. W czwartkowym wydaniu Sprawy dla reportera pojawił się wcześniej wspomniany biznesmen pobity przez Murańskiego, który w mocnych słowach opisał bezwzględność, z jaką rzekomo działał stary Muran, wyjawił jego koneksje oraz domniemane nielegalne czyny z przeszłości. Jak pan chce dowieść, że pan Murański nie jest niewinny? Co ja mam dowodzić? Łamane kości? Obdukcje? Nie tylko w Polsce, ponieważ on miał skorumpowanych i lekarzy. Kto? Wyjechałem do pan Niemiec. Murański? To oczywiście. Prokurator i policjantów. Klepał mnie po buzi i mówi, na ubieranie to trzeba zasłużyć. Handlował wszystkim. To jest Co więcej, owy poszkodowany w dalszej części programu oznajmił, że jest jedyną osobą z Wałcza, czyli miasta, w którym działał stary Muran, który zdecydował się wystąpić w programie, ponieważ wszyscy inni się boją. W programie głos zabrała również żona poszkodowanego, która według relacji była świadkiem wizyty uzbrojonych pracowników nasłanych przez Murańskiego, którzy przyszli po pieniądze. Przyszli dwaj bandyci do nas do góry. Mieli broń przy sobie. A skąd? Wzięli 200... A co miało to wspólnego z tym człowiekiem? To jego ludzie. To był... Tak, to byli twoi ludzie. To nie byli pracownicy, to byli bandyci. Ale po co przyszli do was? Po pieniądze. Jacek Murański w odpowiedzi na owe zarzuty zapewnił, że jego w cudzysłowie prawny oponent kłamie, a na potwierdzenie swoich słów pokazał niemiecki dokument lekarski, który poszkodowany składał na poczet odszkodowania, na którym widnieje data różniąca się jeden dzień od daty złożenia zeznań do prokuratury. No właśnie. A mógł zapomnieć przejęzyczyć się po latach? Jeszcze więcej przejęzyczeń. Zdarza się coś zapomnieć po latach? A przyjmujecie do wiadomości, że być może pan Henryk nie posługuje się w dostatecznym stopniu językiem niemieckim, albo że w ramach emocji doszło po prostu do omyłki. A zresztą są to okoliczności, które mogli państwo podnosić, przecież pan miałoby obrońcę. Warto podkreślić, że według relacji poszkodowany zdecydował się na korzystanie z pomocy medycznej w Niemczech, ponieważ obawiał się, że teść pana Jacka, który jest lekarzem, pozbędzie się dokumentów. Pojawiły się również nieścisłości dotyczące karalności poszkodowanego, który najpierw stwierdził, że nigdy nie był karany, a następnie przyznał, że siedział w więzieniu z powodu oszustw. Koniec końców pani Jaworowicz zaproponowała badania wariografem, które rozwieją wszelkie nieścisłości, na co obaj panowie wyrazili zgodę. Tak, jestem całym sobą za badaniem wariograficznym wobec siebie
Henryka Kasprzaka i jego brata. Świetny aktor, ale ja się poddam. Uzyskałem deklarację, że podda się wraz ze mną badaniu wariowym. Bardzo się cieszę. Na koniec warto podkreślić, że jest to skrócona i uproszczona wersja całego programu, zawierająca skróty myślowe lub pomijająca niektóre kwestie. Wczoraj odbyła się 10. edycja Gali Gromda, czyli federacji specjalizującej się w brutalnych bokserskich walkach na gołe pięści. W walce wieczoru wystąpił dobrze znany w większości freakfightowych widzów były przeciwnik Denisa Załęckiego, Mateusz Don Diego Kubiszyn. Oprócz rangi walki wieczoru, jego starcie było pierwszym bojem mistrzowskiego turnieju, w którym udział bierze czterech czempionów, którzy zwyciężyli poprzednie edycje turnieju Gromdy. Don Diego mierzył się z ukraińskim zawodnikiem Wasylem. Był to pojedynek pełen zwrotów akcji, któremu towarzyszył wysoki poziom sportowy. Początkowo większą aktywność oraz skuteczność prezentował w ringu Polak. Jednak pod koniec czwartej rundy oraz na początku piątej, nielimitowanej rundy, sytuacja się odwróciła i mocno zmęczony Don Diego musiał walczyć o przetrwanie. Kilka minut później kryzys dopadł również mocno rozbitego na twarzy rywala, którego kilkukrotnie podczas ostatniej odsłony musiał oglądać lekarz. Ledwie trzymający się na nogach Ukrainiec został trafiony i dwukrotnie znalazł się na deskach. Za trzecim razem trener Wasyla rzucił ręcznik, przerywając tym samym pojedynek. Don Diego zwyciężył starcie, stając się pierwszym pretendentem do tytułu najlepszego fightera Gromdy. Oprócz superfightów nieodłącznym elementem Gali Gromdy jest turniej, podczas którego 8 zawodników toczy pojedynki, rywalizując w formacie drabinkowym. Z uwagi, że jest to bardzo kontuzjogenna dyscyplina, podczas wczorajszego wydarzenia nie odbył się półfinał turnieju, ponieważ obaj zawodnicy nabawili się urazów. Denis Załęcki, czyli aktualny zawodnik High League, były zawodnik Gromdy, z którą obecnie jest skonfliktowany, oraz właściciel konkurencyjnej federacji na Instagramie w mocnych słowach skomentował zaistniałą sytuację. Gromda? Co to jest? Żadna konkurencja dla The War i nawet nie musimy się wcale starać, bo oni sami sobie strzelają w kolano i to od ładnych paru gal. Połowa walk się nie odbywa, finał odbywa się bez półfinałów. Hit, robisz 10. edycję i jeszcze nie wpadłeś na to, jak rozwiązać sytuację z kontuzjami. Mariuszku, jak chcesz, to mogę ci wypożyczyć jakichś zawodników do turnieju. Robotę robi kilku zawodników z pierwszych edycji albo zawodnicy, których podkradałeś z The War, no i oczywiście zawodnicy z Torunia. Nas by nie było bez Gromdy, to Gromdy by nie było bez Torunia. Nowe doniesienia w sprawie pozwu przeciwko Grande Connection, który pisze teksty dla polskich raperów. Zapraszam Was na zaprzyjaźniony kanał RapTok, na którym pojawił się dziś materiał, który kompleksowo opisuje tą sytuację. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli chcesz być na bieżąco z newsami ze świata freakfightów, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się, cześć!